Dobry wieczór, dobry wieczór. Mogę założyć te okulary? Kurczę, ale ty... Zajebiście wyglądasz, człowieku. Zajebiście wyglądać. A na dzień dobry, jebać COVID i sypionki. Dobra, to się wytnie. Może inaczej. Ja to sobie wezmę i gdzieś zobaczę, ale tak naprawdę to... Zapamiętałem cię po tym, to, tego, ja tego nie, no tak, to ja to nagram, ale tak naprawdę to ja tego nie mogę użyć, bo tego się nie da wrzucić. Nie można, nie można, pamiętajcie, sypionki są naprawdę świetne, one nam uratowały życie, świat i w ogóle, a COVID to jest naprawdę ciężka, straszna choroba i pamiętajcie, szczepimy się. Ja mawiałem, to się naprawdę wytnie, wiesz jak ja mawiałem? Szczepić to się mogą psy dupami. Moje to się wytnie. Nie, to też się wytnie. To też się wytnie. Lepiej wśród dupa. No dobra, to też się wytnie. Dobra, to się wytnie, a tak na poważnie. A tak na poważnie. W okularkach będziesz walczył? No tak, bo mam nadzieję, że Grzesiek jest wychowany i go uczyli rodzice, że w okularach się ludzie nie bije i starszy. Ty, ale co to jest za wada? To jest daleko? Ty, a ja tam wiem, kurde. Ty, z daleka widać źle, a z bliska? Jesteś jak ten wilk, co cię. Tak, babciu, dlaczego masz takie duże oczy? Bo się zesrałam. Ale powiedz, co się stało, że ci koszulkę zapieprzyli? Musiałeś koszulki szukać. Kto cię rozebrał po drodze? Bo trener zabrał koszulkę, zabrał do samochodu. Pojechał po żarcie, bo tu się trochę już zeszło. Koszulkę miałem w torbie, torbę zabrał do samochodu i dlatego. A zobacz, a ja dzisiaj wszystkie wywiady w Polarze robię i też jest dobrze. Chociaż koszula uprasowana, piękna, ładna. A ja dzisiaj wszystko pięknie w mojej nowej bluzie. I spodenkach Ola Woga. Pozdrowienia. Spodenki Ola Woga. A to może inaczej. Tak jak ja mam takie spodenki, to jest ten lep na dziewczyny, czy jednak jak to jest? Słuchaj, no u mnie czasami jak puszczę bąka z kleksem, to jest lep na dziewczyny, bo powiem ci, kurwa, tak się wszystko lepi. Gdzie nie podejdziesz? Bąka z kleksem. Gdzie nie podejdziesz do któryś, to wiesz, ona później leży za tobą, kurwa. Bąka z kleksem. Ale tylko dlatego. A ty też masz tak, że jak puszczasz bąka z kleksem, to czekasz na drugi dzień, aż zaschnie, zdrapując i mówisz tak, tym razem wygram na pewno. A to kurwa, jeb, znowu nie ma. Też tak ja się rozgrzałem, podtrzymaj, rozgrzałeś mnie, kurwa, rozbieram się. Dobra, spierdalam, chyba ci przypierdolę. A to lepiej tak, uff, myślałem, żeby je chciał się całować. Myślałem, żeby się zajść. Na chuj mi, kurwa, twoje kwiaty! Na chuj mi, kurwa, twoje łzy! Na chuj mi, kurwa, te dramaty! Na chuj mi jesteś ty! Wytniemy to na pewno. To ile będzie można z tego wywiadu puścić, jak to wszystko jest do wypikania? Nie, spoko, kurwa, to wyjebiemy wszystko. No ty jesteś totalnie pojebany. No ty, to w końcu jestem prezesem marki Jeb, nie? To co ty byś chciał? Tylko ja tu jestem normalny. Powiem szczerze, i tu trzeba będzie dużo wypikać, ja cię widzę z cesarzem. To jest tak, nie, Marcin jest mój kolega. Ej, to jest tak, ale powiedzieć ci coś szczerze, ale szczerze. Nie, kurwa, skłam. Ale powiedz szczerze. Nie, ale nie, skłam. Ale powiedz nie, szczerze. Nie powiem. Ej, to jest tak, wiem, ale nie powiem. No weź, powiedz. Nie, ja ale powiedz, udziel małej rady, jak się robi dymy? No wiesz. Czy ty jakieś widziałeś, żebym ja dym robił? Ja tylko dym robię, kurwa, wiesz kiedy? Jak wzywam moich jak kolegów... Jak puścisz bąka z kleksem. Nie. Ja tylko robię, kurwa, dym wtedy, kiedy puszczam, kurwa, znaki, kurwa, dymne. Jak wzywam kolegów, żeby przyjechali na grilla. Ja robię grilla w Warszawie, oni są w Mińsku Mazowieckim albo w Kobieli, ja puszczam znaki dymne i oni wtedy przylatują do mnie. Dobra, nie? Teraz to wymyśliłem. Znaki dymne. Wiesz, to było takie plemię... Indianie, wiesz, to są tamtamy. A muzyczka jaka? A muzyczka ino, a muzyczka zawsze gra, zawsze. Bo przy tej muzyczce... Zawsze. Jesteś szalona, mówię ci, nie? Ty jesteś nienormalny. Mówiłem ci, że ja jebnięty nie głupi. No ale to powiedz, to ten talent trzeba wykupić. Nie powiem. Ale powiedz prawdę. Nie, nie powiem. Ale jak to się robi? Nie, ale weź. Ale weź znać. Tato, no. Dla ciebie jestem taki, a jaki? No ale dobra, idziesz do Biedronki i robisz zakupy i tak dalej, odpierdasz takie numery. Ta. Jak ci pani podaje, jak ci skanuje, a ty... A jej tak. Serio? Tak. A moje... Dobra, a pytanie do widzów. Widzowie patrzą, co bierzesz, że taki jesteś? Oni zapytają, od razu ogranicz i dawkę na pół. Powiem wam tak, ja jak byłem mały, to wpadłem do kotła z wywarem z jeba i opiłem się.
i do dzisiaj odczuwam skutki. Proponuję wszystkim na śniadanie zamiast kawusi jebusia. Niedługo, niebawem pracuję na tym, ponieważ na razie miałem ostatnio trochę kłopotów, ale powolutku gdzieś tam mam pomysł, żeby reaktywować jeba. Pogadaliśmy, dobra. Przeciwnik jutro, jak to tam ogarniesz swojego przeciwnika? No co, wchodzę, zęba kopa i wychodzę. Dobra, zęba skopa, dobra. A to boks, o kurwa. Tak? Tak. Powiedz jeszcze raz, jak to jest? Kurczę, wstajesz rano, przecierasz twarz i od razu... Nie, ja wstaję rano, podchodzę do lustra i tak... Boziu, dzisiaj... Kolejny zjebany dzień. Nie, co ty, kurwa? Boziu, dzisiaj też przesadziłaś z tą, kurwa, pięknością, kurwa. Jestem zajebisty. Też tak nie masz, tak? Nie, ty nie możesz mieć. Sorry, kurwa. Jak ty okłamałbyś sam siebie? Ja cię normalnie podziwiam. Ale serio. To, co się wypika, to się wypika. Teraz już tak normalnie trasztokujemy. Tak, normalnie, tak. Ale ja cię podziwiam, a już teraz ogólnie nie chciałem za dużo wypikiwać. Jesteś jedyną osobą, która powiedziała mi w cztery oczy to, o czym nie można mówić publicznie. Jebać sypionki i COVID-a. Nie, to się wypika. Kurde. Nie, to nie to? Nie, to nie to. Okay. Nie, to... Słuchajcie, on się nie nadaje na wywiady, trzeba go zbanować, zakaz wstępu, knebel na usta, w dupę, bo czasami mam gazy i powiem ci, kurwa, te gazy, kurwa, z tym kleksem i kurwa, znowu nie wygrałem. Ale powiedz, jakbyś wychodził to na media trening i pampersie, a z tyłu flaga Japonii. Flaga Japonii jest czerwona, musiałbym mieć okres. Chyba, kurwa, sam chcę wychodź z flagu Japonii, kurwa. Ja muszę wyjść z flagu chyba Egiptu, jest chyba brązowa tam coś. Dzięki serdeczne, Marek Kirimasyjówko i największy freak na tej gali. Nie, gość jest nieziemski. Kurwa, nie zasługuje. Ja bym chciał być, ale jest wielu lepszych. Z Najmanem. Cesarz kontra on, to by było to. Marci, dogadamy się. To kiedy? Jak będzie propozycja federacji? Ale co, będziesz grzeczny na wywiadach? Będziesz się grzecznie wyrażał, nie będzie wulgaryzmów, nie będziesz mówił pip. Nie no, ni chuja, człowieku. No. W życiu, kurwa, pięknym. To jeszcze, póki się nagrywa, daj face to face, zobaczmy. Nie, poważny. Nie. Normalny, poważny. Słuchajcie, on nie jest poważny. Dawaj, dawaj. Nie da się z tym człowiekiem. Nie da się. On nie współpracuje, on się nie słucha. Jego totalnie, jakbyś przyszedł do pracy, to bym cię codziennie rano przychodzisz do pracy, albo, a co wolałbyś, klapsy czy pałą? Posłuchaj, zależy od kogo, bo jak na przykład pracowałbym u mojej dziewczyny życzonej, czy czwarte, no to wolałbym klapsy. A pałą to od kogo byś chciał dostać, na gołe dupsko? Powiedz tak, chyba nie ma takiej osoby na świecie, chociaż ostatnio jak robiłem, kurwa, tą, jak to się nazywa, kolonoskopię, to powiem ci, kurwa, pała dupa, kurwa, ja pierdolę. To się wypika. To dzięki, kończymy, moi drodzy, internet tego nie uciągnie. Ten gość jest niesamowity.